Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Distant World Universe. Jestem Julius Vanderfeld, zwykle będę waszym gospodarzem. W dzisiejszym odcinku jesteśmy po świeżo po zdobyciu nowych planet, nowych ziem. Jest bardzo fajnie. Nowy generał się pojawił, tak? Okej, dobra. Może cię wykorzystamy, zobaczymy. Tutaj, co my tu mamy? To jest planeta. Z trójcami. Na razie nie odpuścimy, ale warto by sobie zająć te pozostałe planety, jakie są w tym systemie. Choćby po to, żeby... No, można postawić im oczywiście bazę wydobywczą na planetę. Nie będziemy tego robić na razie. Dobra, co tutaj jeszcze mamy? A, proszę bardzo! Akulon, Osalia, Necrostone. Bierzemy. Co mam tutaj? Mamy mały system gwiezdny z jedną planetą i jej księżycami, które są warte zbadania. Widziałem, są warte zbadania. No. Okej, tutaj... Pyk. 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 Co tam za bonus mamy? Moment. Enhanced beam weapons from disassembling advanced technology in... Aha! To z ich statków... żeśmy posłali na złom, dostaliśmy bonus do badania nad zaawansowanymi broniami energetycznymi, ale ja tego nie będę tutaj z tą stronę i szedł. Za 100 punktów. Jak stoimy, jeśli chodzi o naszą flotę? O, nowe się też pojawiło tutaj stworzonko, tak? No dobra, ja 23 jeszcze nie wrócił chyba z misji. Nie, cały czas na misji jest. On wróci kiedy? 23... Nie, 6.07.2013. Co 31? Czy niedługo? Dobra. Miejmy nadzieję, że nie wpadnie. Mam całkiem, słuchajcie, jak na... Okej. Ono
użyłem Enhanced Beam Weapon. Kurde, Enhanced Beam Weapon, jeszcze to dostaniemy zaraz od nich. Znaczy w sensie od jako technologii, dostaniemy od... No już dostaliśmy, za darmochę technologię oczywiście. Tylko dlatego, że zbadaliśmy technologię, znaczy zbadaliśmy z wrogich okrętów przejętych przez naszą flotę. Czy do naszej floty przyjętych. Genialne. Dobra. Co tutaj się znajduje? O, ze scenarią. Chętnie, chętnie przyjmę. Ice system. Hapis 2. Czy to my do Hapis 2 mamy jakieś... Tak leci coś od nas. Dobrze, niedługo będziemy mieli ten system w takim razie, jeżeli się pospieszy. Statek kolonizacyjny. Szkoda, że nie można statków kolonizacyjnych budować taśmowo, jak z innych okrętów w stoczniach. Tylko muszą być budowane przez planety i to idzie żmudnie, naprawdę, wolno. No co, no budujemy, nie? No. Zaklepane. A się będę cieszył, jak będę miał cały ten kwadrant jeszcze dla siebie tutaj. O panie, no to wtedy będą zyski takie, że... O Jezus. Mógłbym się nawet pokusić o zbudowanie własnej floty krążowników. O! Nasz agent wrócił. I zieloni są tu. Mają trzy kolonie. O, to... jedno kolejne na jeden system i są w tym kwadrancie i w tym. Dobra, J23, mam dla ciebie nowe zadanie. Pójdziesz mi do niebieskich w takim razie. Ja mówię niebieski, różowi i tak dalej, bo nie pamiętam po prostu nazw tych wszystkich ras, które tutaj występują. One są naprawdę trudne do wymowy. Ale wykradniesz im terytorium. Pójdziesz do niebieskich, wykradniesz im mapę terytorialną i zrobisz to wrog. Wiesz, to normalnie. J23. Dobra, co my tu mamy, jeśli chodzi o... A, on się retrofituje, dobra. Niedaleko w naszym systemie. Dobra. Aha,
Przede wszystkim trzeba to jest zbudować na tym. Na tej planecie trzeba zbudować przede wszystkim. Co? Mały port kosmiczny. Dobra, a wy możecie spokojnie wracać do swoich baz. I się naprawić. Tu się zaczął tankować. Dobra, może też tankować tutaj, nie ma problemu. Zbudowała się? Świetnie, taka malutka baza, he, nie? A przynajmniej ile ona kosztuje ten... nie to, tylko... to. Small Trade Port. Maintenance 484, to jest naprawdę malutko, jeśli chodzi o... baza, przynajmniej mamy ośrodek handlu i nasza gospodarka działa. Co tu się dzieje? Okej, co to za planeta? Tutaj nie ma nic chyba, nie? Starbase. Zielonych. Oni co tutaj mają? Co jest? Monitoring Station? Aha. Kolejna grupa. Free Shandar Utopia. Shandarowie. Klikając na rozwój się raz, możemy sprawdzić tutaj po lewej, po prawej stronie, czy jakie są wobec nich stosunki. Wobec nas, wobec nich, nas, nasze wobec nich, generalnie wszyscy są wobec nas wkurwieni. Jak też mówiłem wcześniej, widzą po prostu tylko łyse małpy. Którym nie warto zaufać. Nie, retrofity się zaczął. Tysiące od prywatnego sektora, za co to? 71 tysięcy z... Ale zarabiamy, słuchajcie, na turystyce, patrzcie. To jest po prostu biznes.
odkryłem żyłę złota w tej grze. Odkryłem żyłę złota w tej grze. Naszych Heavy Rain Gunów 65, gdzie cały się pokusił o zbudowanie krążownika. Może nie kupi krążowników. O, świetnie. Mamy czujniki lepsze. Bardzo dobrze. Właśnie, gdzie były klony? Club Cloning Facility. Będziemy mogli budować klony na planecie. To jest dobre. Bo nie pamiętam, czy klony są tak samo dobre jak roboty, czyli w ogóle nie są dobre, czy mają jakąś jeszcze lepszą wartość bojową. To mnie zastanawia, ale... Warto zaryzykować chyba. To co, budujemy ten krążownik w sumie? Cruiser. Może być nawet taki. Z Warhammera. Enhance armor. Osiemset armora. Tarcze taloseńskie. Ale podkręcimy, czemu nie? I działko. Heavy Railgun. Jak
500 to w takim razie 500, 5 tylko hub. A, no i fuel storage. To już, fuel storage. Dobra, trochę opuścimy z tego skórka. No, to że zdołałeś się ładnie nam latać, a nie kurde być ociężałe jak cholera. Wiecie co, najpierw zrobimy podstawowy przede wszystkim podstawowe. Części statku, czyli silniki etc. Life support ciach. Ciach. Heavy railgun. Choć krążownik, a nie dreadnought, no bez przesady. 130 starczył chyba. To jest technik za dużo chyba, moim zdaniem nawet. No, 104. I to wszystko. Tak ma duże ten otarczowanie i opancerzenie. Opancerza w sumie mogę dać trochę więcej. Zobaczmy, tu damy mu ciach. Ale też nie za dużo. Tak, 6 6 6 6. Dobre. Przynajmniej mam dla niego nazwę.
muzyką Escort Cruiser, ale to będzie jednocześnie samodzielna jednostka. Po prostu cruiser. Czy krążownik po prostu po polsku? Nie, cruiser po prostu będzie. To jest cruiser. Czemu nie? Dobra nazwa. Nie dajemy oczywiście. Aha. Kurde, właśnie kurczę. Czy dać mu jakieś. Dałbym mu te. Kapsuły. Szturmowe. Ten proximity array, nie ten. Dobra, 31 starczy. Nie musi tak wywiać jakiejś super prędkości, byleby po prostu działał odpowiednio szybko. Półtora tysiąca! Całkiem jak na krążownik. Tego utrzymania kosztów. Dajemy! Budujemy? Chyba myślę, że można zbudować parę takich tych. Tak, zacznijmy nie wołając. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. New Fleet. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziesięć. No, dziesięć jednostek starczy, spokojnie. W razie ustawimy mu jedną Polskę. Okej, okay, i teraz tak, zmienimy, po prostu zrobimy sobie tylko szybko nazwy tych krążowników. Kurde, mol!
Nie wiem, kiedy zapisać sobie tą grę, no. No. I mamy naszą pierwszą grupę. No. Aha. No nieważne. Chyba znaleźliśmy lidera, jeśli chodzi o flotę i kolonie w naszej galaktyce. A ta gra jest generalnie dobrze wyważona, jeśli chodzi o równowagę gry, bo za każdym razem, jeśli chodzi o powtarzalność, bo za każdym razem nie ma czegoś takiego, że jest tutaj ta najlepsza rasa, która zbiera karty od początku do końca. Zgadnia wszystkie karty od początku do końca, bo zawsze, niezależnie od tego, kto jest na mapie, to różne rasy mają różne szanse, tak? Z różnymi szansami. I różnie się rozwijają w trakcie gry. Na przykład nigdy nie miałem czegoś takiego, że zieloni mieli słabą rozwiniętą strukturę. A tu proszę, mają 3 lat dwukolonie i mają tylko i wyłącznie 1611 militarnej potęgi, z czego prawdopodobnie większość to są stacje kosmiczne. A mam 1804 i mam większość, to prawdopodobnie u mnie będzie flota. No dobra.
A my tu gadu-gadu, a trzeba sprawdzić, czy kurde coś się tutaj nie pojawiło nowego. A no, pewnie, że się pojawiło, kurde. Podnosimy podatki. Tak jest, mamy nowe po prostu zarządzenie ministra finansów. $500,000 przekroczone? Dodajemy na, proszę bardzo, na 15,000. Proszę bardzo, mamy normalnie. Jeszcze więcej pieniędzy przyjdzie nam do. Pojawił się nowy kolonii gubernator. Czy. Nie, na szczęście ten sam. Dobra. Kapitan bomba oczywiście na Invasion Fleet. Zapraszamy. Masz wybitne zdolności taktyczne, więc trzeba cię przenieść do ważnego sektora. Dobrze, moi drodzy, to jest zakończony odcinek. Ja bym z Wanderów, to było Distant Wars z następnego odcinka. Na razie, cześć!